Cześć wszystkim, ja nazywam się Mariusz Piesiura i witam Was serdecznie na kolejnej edycji filmików nowości w M365, tym razem kwartał drugi 2021 roku. Standardowo formuła jest niezmienna, najpierw zaczynamy z aktualizacjami dla użytkowników, a następnie przejdziemy do aktualizacji dla administratorów. Zapraszam serdecznie. A zaczynamy od aktualizacji, które pojawiły się w SharePoincie. Jako pierwsza jest to aktualizacja, którą zapewne wszyscy Państwo zobaczyliście, czyli nowe nawigacyjne lewe menu, które pojawiło się od niedawna. Jest ono już na każdym środowisku praktycznie widoczne. Na tym menu mamy możliwość konfigurowania sobie dodatkowo nawigację globalną dla tak zwanej witryny głównej. Oprócz tego mamy jeszcze trzy dodatkowe zakładki. Jedna z nich to są moje witryny, czyli wyświetlenie witryn, które być może obserwuję, bądź po prostu mam do nich dostęp. Są też moje wiadomości, czyli wskazanie aktualności, które są skierowane do mnie, czy też moje pliki, gdzie mam wykazane pliki, z którymi ostatnio miałem do czynienia. Sama aktualizacja wprowadza właśnie wspomnianą nawigację globalną dla witryny głównej, czyli w pierwszej kolejności, żeby móc skorzystać sobie właśnie z takiej nawigacji i ją skonfigurować, powinniśmy zarejestrować dowolną witrynę komunikacji. Może to być też witryna jakiegoś huba, którego mamy utworzonego w ramach naszego środowiska. I na tej witrynie, póki co tylko i wyłącznie przy wykorzystaniu PowerShell'a, mówimy o tym, że ta witryna staje się witryną główną. W dalszej części, po paru minutach, w ustawieniach witryny znajdziemy opcję o nawigacji globalnej, gdzie klikając mamy możliwość włączenia sobie właśnie takiej nawigacji. Zaznaczamy, mamy tu możliwość uzupełnienia loga, mamy możliwość nazwania tytułu samej nawigacji globalnej, no i wybieramy źródło pochodzenia tej nawigacji. Są trzy możliwe scenariusze. Pierwszy z nich zakłada, że w ramach nawigacji globalnej będziemy mieli do wykorzystania to, co mamy zdefiniowane na naszej witrynie centrum, czyli zaznaczamy drugą opcję centrum nawigacji i wszystko to, co mamy tutaj zdefiniowane w hubie, zostanie przeniesione do nawigacji globalnej. Druga opcja zakłada możliwość wykorzystania nawigacji lokalnej tej witryny komunikacji, którą wykorzystujemy jako witrynę główną i zostanie ona wtedy też przeniesiona do nawigacji globalnej. Trzecia z kolei opcja zakłada, że ukrywamy nawigację lokalną, czyli wchodząc w zmień wygląd możemy wejść sobie w nawigację i ukryć nawigację lokalną tej witryny komunikacji, przez co wejście następnie w nawigację globalną możemy zdefiniować ją jakby od nowa, czyli stanie się ona czystą nawigacją globalną, gdzie po prostu definiujemy sobie kolejne węzły, które powinny się w niej wyświetlać. Możemy w niej również, tak jak jest to w standardowej nawigacji dotychczasowej, ustawiać sobie targetowanie audiencji, czyli docelowo wyświetlać te węzły użytkownikom, do których grup chcielibyśmy, żeby one dotarły. No i po skonfigurowaniu takiej właśnie nawigacji globalnej dostaniemy po naszej lewej stronie po paru minutach właśnie odzwierciedloną nawigację globalną. W tej chwili wybrałem opcję, która mówi o tym, że korzystam z nawigacji lokalnej. U mnie ona jest niezdefiniowana, dlatego też mam 0 węzłów. Przełączę sobie szybko na możliwość wyświetlenia tego, co mam zdefiniowane w ramach tego mojego centrum, czyli ta nawigacja górna tutaj zostanie przeniesiona tutaj w ramach nawigacji globalnej. W dalszej części aktualizacji w SharePoincie mamy pomniejszą rzecz, ale wydaje mi się być fajną opcją, czyli wprowadzenie tak zwanego trybu skupienia, czyli znajdziemy sobie na naszych witrynach dodatkowy przycisk pozwalający poszerzyć czy też rozwinąć naszą główną zawartość witryny. Pozwala to jakby mocniej skupić się na tym, co jest główną częścią tej witryny, czyli treść, i móc sfokusować się typowo na tą treść i rozwijać sobie właśnie informacje z tą związane, a wszystkie inne dodatkowe rozpraszacze zostały w tym momencie wyeliminowane, między innymi właśnie nawigacja. Jest to oczywiście dostępne na każdej witrynie w SharePoincie. Z nowszych rzeczy, które też możemy znaleźć w SharePoincie od niedawna, to jest tak zwana analiza strony. Pozwala ona wejść właśnie w nasze cyfrowe miejsce pracy i przeglądnąć statystyki związane z odwiedzinami tej strony. Wchodzimy w dowolną właśnie witrynę, wybieramy sobie z górnego menu analizę i mamy tutaj kilka statystyk, które podpowiadają, co się działo w ramach tej strony, czyli ile osób przeglądało, jak często to było, ile średnio czasu spędzili na tej stronie, czy w jakich godzinach był ten ruch spowodowany. Możemy to sprawdzić zarówno na witrynach, czyli tak naprawdę na stronach głównych, albo przekierować się na, powiedzmy, aktualność i sobie też znaleźć tą opcję analizy w lewym górnym rogu. I też mamy te same statystyki. Oczywiście są to opcje dostępne dla właścicieli witryn, bądź osób, które są właścicielami z tych stron.
jedną z nowszych aktualizacji w SharePoincie jest ta, która pomaga trochę użytkownikom lepiej zrozumieć treść przechowywaną w ramach naszych rozwiązań cyfrowych. A mianowicie wprowadzony zostaje czytnik imersyjny, który pozwala treści zawarte na naszych stronach przeczytać przez narzędzie AI. Możemy z tego skorzystać poprzez zaznaczenie sobie właśnie opcji czytnika imersyjnego w menu. Zostanie nam otworzona nowa strona właśnie z całym tekstem przeklejonym do tego czytnika. Możemy sobie dostosować tempo odczytywania tekstu znajdującego się na tej stronie, wybrać głos czytającej osoby, czy to ma być kobieta, czy mężczyzna. Możliwe jest też skonfigurowanie preferencji tekstu, czyli rozmiaru czcionki, wyboru czcionki, rodzaju czcionki, jaki ma być motyw tła. Możemy też zaznaczać sobie kolorami rzeczowniki, czasowniki, przymiotniki, czy nawet skorzystać z przetłumaczenia tekstu, który następnie zostanie też dla nas przeczytany. Kierowanie treści jest coraz popularniejsze w świecie Microsoft i z tego też tytułu pojawia się nowy webpart, który tą opcję pozwala skonfigurować. Jest to webpart z wydarzeniami. Żeby właśnie skorzystać z kierowania, w pierwszej kolejności musimy wejść na witrynę, na której mamy wydarzenia, wejść w listę zdarzeń, w jej ustawienia, skonfigurować określenie docelowych odbiorców, włączyć tą funkcję na tej liście. Następnie przechodzimy właśnie na witrynę, na której będziemy umieszczali webpart wyświetlający wydarzenia. Wchodzimy w edycję sobie tej strony. Tutaj mam kalendarium firmowe utworzone, daję edycję tego webpartu, włączam opcję kierowania określenia docelowych odbiorców. Po włączeniu takiej opcji zapisuję sobie to wszystko jako wersję roboczą przykładowo i możemy w tej chwili dodać sobie nowe zdarzenie. No i wraz z dodawaniem nowego zdarzenia będziemy mieli nowe pole do wyboru, gdzie możemy właśnie wpisać grupę odbiorców, do których to dane wydarzenie powinno trafić. Będzie nam łatwiej w ten sposób kierować określone spotkania do osób, które mogą być nimi zainteresowane. Przejdźmy do Teamsów, a tutaj duża zmiana, a mianowicie wprowadzenie Microsoft Viva Connections dostępnego już dla Teams, dla komputerów stacjonarnych. Możemy dzięki skryptowi, który przygotował dla nas Microsoft, skonfigurować sobie aplikację do Teamsa, którą możemy następnie wgrać i wykorzystać sobie w ramach tego Teamsa. Link znajdziecie w opisie, tam wchodzimy i dostaniemy zapakowaną paczkę zip, rozpakowujemy, jest skrypt, w samym skrypcie będziemy musieli ustawić sobie kilka parametrów związanych z tworzoną aplikacją do Teamsa. Będzie m.in. do potwierdzenia sobie tytuł, jak ma się ta aplikacja nazywać, opis krótki tej aplikacji, czy też przekazanie loga, które ma się wyświetlać w ramach tej aplikacji. W całość zostanie po skonfigurowaniu utworzona nowa aplikacja, którą przekazujemy do Centrum Administracji Teamsa, gdzie ją wrzucamy i staje się ona w ten sposób dostępna do wyboru dla użytkowników korzystających z Teamsa. To z kolei daje nam możliwość wejścia sobie w taką aplikację i skorzystania z naszego rozwiązania internetowego SharePoincie bezpośrednio w Teamsie. Mamy dzięki temu jedno narzędzie, które integruje nam wszystkie możliwe miejsca i z tego też tytułu możemy w samym Teamsie przeglądać sobie treści związane z naszym intranetem. Jeśli chodzi o nawigację, jest ona odzwierciedleniem tego, co mówiłem wcześniej w ramach SharePointa aktualizacji, czyli tworzenie tej globalnej nawigacji. Na początku filmiku opowiadałem, jak sobie utworzyć taką nawigację globalną, to też ona się tutaj u mnie będzie wyświetlała właśnie po lewej. Jest ona aktualnie bezpośrednio zaciągnięta z tego, co miałem ustawione w mojej witrynie centrum, czyli mam całą nawigację witryny centrum mojego rozwiązania. Oprócz tego mam też moje witryny, czyli te kolejne dwie zakładki, które się pojawiały na SharePointie, są też dostępne właśnie z poziomu Teams, więc mogę sobie przeglądać moje witryny, a oczywiście na samym dole są też podświetlone moje wiadomości, które były do mnie kierowane. Wszystkie te węzły nawigacyjne uwzględniają też targetowanie treści, więc jeśli mieliśmy skierowane jakieś węzły tylko do określonej grupy osób, będą one także odzwierciedlone tutaj właśnie w Teamsie. Daje to też dużą swobodę, nie musimy się przełączać pomiędzy urządzeniami, możemy sobie, będąc już w Teamsie, przeglądać nasze rozwiązanie intranetowe. Dodatkowo mamy tutaj kilka opcji, chociażby nową taką w postaci, że skopiujemy sobie link tej strony, na której się znajdujemy, nie musimy gdzieś wchodzić w przeglądarkę i przekazać następnie osobie, która mogłaby być zainteresowana tą stroną, tą aktualnością czy tą treścią, która się znajduje w naszym SharePointie. Dla tych, którzy jednak jeszcze wolą skorzystać sobie z przeglądarki, jest też opcja właśnie zaznaczenia sobie przyciskiem
takiego globusa i przejdziemy w tym momencie do naszego rozwiązania na przeglądarce. Zachęcam do spróbowania, jest to oczywiście wersja próbna, pierwsza. Kolejne wersje Microsoft zapowiada, że będą już dostępne bezpośrednio właśnie z Teamsowego Store'a. Na ten moment jest to jeszcze w produkowaniu, do tego jest to krok ręczny, który należy wykonać, ale następnie całe narzędzie już funkcjonuje i w pełni działa na Teamsie. Z nowszych aktualizacji, które pojawiły się w Teamsie, to jest wprowadzenie transkrypcji na live, czyli możemy być na spotkaniach i osoby, które będą się w danej chwili wypowiadać, będzie na bieżąco wyświetlany ich tekst, który właśnie mówią, i jest to przede wszystkim pewnie przydatne dla osób, które nie będą mogły na przykład uczestniczyć wizualnie w tym spotkaniu, bo cały ten tekst zostanie również zapisany i dostępny będzie on po spotkaniu. Żeby sobie właśnie zobaczyć taki transkrypt, to możemy właśnie wejść do dowolnego spotkania, które sobie ustaliliśmy, dołączamy do niego. Jako organizator spotkania mogę w tej chwili powiedzieć, że chcę w ustawieniach wejść i włączyć sobie transkrypcję. Włączam transkrypcję. Od razu mi się wyświetla tutaj powiadomienie o tym, że transkrypcja się zaczęła. I teraz cokolwiek zostanie wypowiedziane przez jakiegokolwiek uczestnika tego spotkania, będzie to wyświetlone tutaj w prawym rogu. Daje to nam właśnie możliwość przeglądania sobie na bieżąco, co się dzieje na spotkaniu. I oczywiście transkrypt będzie dostępny po spotkaniu dla osób, które będą chciały go zobaczyć, a nie miały możliwość uczestniczenia w tym spotkaniu. Aktualizacja, która integruje nam narzędzia takie jak Teams i Outlook, została ostatnio wypuszczona, która to z kolei pozwala ustawić sobie powiadomienia mailowe dla osób, które do nas wysyłają w momencie, gdy nas nie ma i jesteśmy poza biurem. Możemy to teraz zrobić bezpośrednio z Teamsa, nie musimy wchodzić przez Outlooka, czyli wchodzimy sobie na nasze konto, rozwijamy naszą ikonę, czy też nasz profil, mamy set status message i w dolnym rogu się nam wyświetli właśnie możliwość skonfigurowania sobie wiadomości, która ma przyjść do osób, które się z nami skontaktują, i tutaj wklejamy sobie treść tej wiadomości. Zaznaczamy z dwóch opcji, czy chcemy, żeby też została ona przekierowana dla osób spoza naszej organizacji, no i czy być może chcemy, żeby to było w jakimś określonym okresie czasu, czyli że jedziemy na urlop, ustawiamy sobie, że przez cały urlop mamy powiadomienia automatyczne, wracamy z urlopu i nie musimy pamiętać o tym, żeby to wyłączyć. Dodatkowo to, co tutaj zostanie skonfigurowane, jest z automatu też przeniesione do Outlooka, więc jeśli ktoś dalej jest przyzwyczajony do ustawiania tego z poziomu Outlooka, to wszystko, co tam zostanie ustawione, będzie zsynchronizowane z Teamsem i vice versa. Pomniejsze aktualizacje, które ostatnio pojawiły się w Teamsie, są związane z tak zwanymi breakout roomami, które od jakiegoś czasu zostały wprowadzone. Przeszły one troszeczkę zmian, a mianowicie jest dodanych kilka nowych opcji i możliwości. W tej chwili tworzenie takich breakout roomów i przypisywanie ludzi do nich jest zapisywane. Jeśli chcemy, żeby taki zapis, czy też konfiguracja tych breakout roomów została zresetowana, mamy możliwość wyboru właśnie recreate rooms, czyli zaczynamy od nowa tworzenia tych breakout roomów i przypisywania tych ludzi do tych pokoi. Dodatkowo w samych ustawieniach mamy kilka opcji, to znaczy jedna z nich pozwala nam zdecydować, czy chcemy, aby po uruchomieniu tych pokoi automatycznie wszystkich uczestników wrzuciło do tego pokoju, czy też może powinni dostać komunikat o tym, że zostali do niego zaproszeni i mogli sami zdecydować, czy chcą do niego dołączyć w tej chwili, czy mają możliwość powrotu do głównej części spotkania ci uczestnicy tych breakout roomów. No i dodatkowa opcja ustawienia, jak długo te breakout roomy mają być dostępne i po jakim czasie one tak naprawdę zostaną zamknięte, a wszyscy uczestnicy będący wewnątrz tych pokoi wrócą do głównej części spotkania. Nie tylko breakout roomy miały zmodyfikowane ustawienia, same w sobie spotkania też dostały kilka aktualizacji, a mianowicie niedawno opowiadana przeze mnie aktualizacja związana z możliwością zablokowania uczestnikom włączania mikrofonów przeszła drobną zmianę oraz została uzupełniona o jeszcze jedną opcję. Żeby to właśnie zrobić, czy też skonfigurować, wchodzimy sobie w jakieś spotkanie, które ustawiliśmy, idziemy w opcję tego spotkania, zostaniemy przekierowani na stronę przeglądarkową, no i tutaj wśród tych ustawień pojawiają się te dwie nowe opcje, które zostały troszeczkę zmodyfikowane. Jedna mówi o tym, czy w ogóle można uczestnikom włączać mikrofon w ramach tego spotkania, oraz druga mówi o tym, czy kamera też jest dostępna dla uczestników do włączenia.
Możemy to odgórnie narzucić w ramach opcji spotkania. Następnie, będąc już na tym spotkaniu z tymi uczestnikami, będziemy w stanie odblokowywać poszczególnym osobom możliwości włączenia zarówno mikrofonu, jak i kamery. A nam to daje o tyle spokój, że jako osoba organizująca spotkanie być może będziemy chcieli, żeby w żaden sposób nie nastąpiło rozproszenie uczestników tego spotkania i my będziemy mogli w pełni skupić się na tym, żeby dobrze wypaść w trakcie prezentowania. Notyfikacje to nieodzowna część codziennej naszej pracy. Dlatego zostały też one rozszerzone w aplikacji Teams. Możemy teraz wybrać sobie, czy chcemy, aby one były wbudowane, te standardowe, które dotychczas utrzymywaliśmy, bądź przełączyć sobie na notyfikacje Windowsowe, które będą wyświetlały się następnie w centrum akcji Windows. Żeby to zrobić, wchodzimy w ustawienia i w zakładce notyfikacji mamy opcję tutaj wyboru, jaki ma być styl tych notyfikacji. Jest Teamsowy wbudowany bądź Windowsowy. Jeśli chodzi o wybór Windowsowy, to musimy jeszcze się upewnić. Tutaj jest właśnie odnośnik do dokumentu, gdzie możemy sobie potwierdzić, czy na pewno jesteśmy my naszym urządzeniem w stanie odebrać sobie te notyfikacje. Jeśli tak, to będziemy dotrzymywali je właśnie na poziomie Windowsa. Co za tym idzie, będą się one odkładały właśnie w tej części, w centrum akcji dostępne i będą przekierowywały do rzeczy, które są związane z Teamsem. W ostatnim czasie bardzo dużo firm musiało przejść na pracę zdalną, a co za tym idzie, procesy akceptacyjne też musiały przejść cyfryzację. Już w poprzedniej edycji mojego filmiku mówiłem o tym, jak Teams wprowadza aplikację Approvals, pozwalająca wejść i w jednym miejscu, w jednym centrum zebrać wszystkie informacje o tym, jakie są do nas wystosowane wnioski o akceptację, i z tego jednego miejsca po prostu zarządzać wszystkimi akceptacjami. Teraz do tego zostają dorzucone szablony, czyli możemy sobie sami kreować szablony takich właśnie procesów akceptacji. Wchodzimy właśnie w aplikację Approvals i z prawego górnego rogu wybieramy Zarządzaj szablonami. Wśród tych tutaj wyświetlonych szablonów znajdziemy te, które są ogólnoorganizacyjne. Możemy też wybrać sobie utworzone szablony w ramach konkretnych ludzi czy też zespołów w Teamsie. Wybieramy jeden z szablonów, które być może będą nas interesowały, a które nam Microsoft już podpowiada, że mogą być przydatne w naszej organizacji, chociażby Business Trip. Wybieramy dla kogo on jest skierowany, czy to jest ogólnoorganizacyjny, czy dla ludzi, czy też dla jakiegoś zespołu. Załóżmy, że to jest ogólnoorganizacyjny. Przechodzimy proces tworzenia tego. Tutaj w ramach Form Design możemy wybrać, jak dokładnie ma wyglądać ten formularz akceptacji. Pola, które tutaj się znajdują, można zauważyć, że są dokładnie tymi, które często spotykamy w Microsoft Forms, czyli możemy tak naprawdę skorzystać z tych pól, które są w ramach Microsoft Forms dostępne. Aktualnie są tylko 3 z nich dostępne tutaj w Teamsie. Wplanowane jest ich rozszerzenie o kolejne, które są dostępne w samym Formsie. Po utworzeniu takiego formularza zatwierdzamy sobie jeszcze, czy to ma być akceptacja z wskazaniem przez użytkownika tych osób, które to mają akceptować, czy też może powinna być jakaś już odgórna osoba wpisana w ramach tego zgłoszenia. Na sam koniec wybieramy, czy chcemy, żeby miały być jakieś niestandardowe odpowiedzi. Jak już wszystko będziemy mieli skonfigurowane, możemy sobie podejrzeć, jak taki formularz wygląda i go opublikować. Dalej jako użytkownik mogę wejść sobie w czat z dowolną osobą, która powinna potwierdzić mi, powiedzmy, mój nowo utworzony formularz i wybierając Approvals właśnie z menu akcji w szablonach znajdę mój szablon nowo utworzony i mogę z niego skorzystać i w ramach tego szablonu będę miał już zdefiniowane wszystkie pole, które chciałem, żeby zostały skierowane do osoby, która ma to zaakceptować, żeby było jej łatwiej podjąć decyzję. Z nowych rzeczy, które pojawiły się w PowerPoincie, jest opcja, która uważam za bardzo fajną w dzisiejszych czasach, gdzie tak naprawdę bardzo dużo czasu spędzamy na hybrydowym trybie pracy, a mianowicie dostajemy naszego trenera indywidualnego, który pozwala nam poćwiczyć prezentowanie właśnie prezentacji z PowerPointa. Mamy właśnie możliwość włączenia sobie takiego prezentowania właśnie z opcją trenera, który będzie nam cały czas obserwował i podpowiadał, co robimy w trakcie prezentowania źle, być może się źle wysławiamy, wypowiadamy, czy po prostu być może zaczynamy czytać. Wchodzimy sobie w ustawienia slideshow i mamy opcję, która się pojawi nowa, Rehearse with Coach. Włączając ją, włączy się nam tak naprawdę zwykłe prezentowanie, z tym, że możemy w tej chwili też włączyć sobie jakby nagrywanie tego, co mówimy.
I w tej chwili ja, zaczynając cokolwiek prezentować i przechodząc przez kolejne slajdy, mój trener będzie mnie nasłuchiwał i podpowiadał, co tak naprawdę robię źle, a czego tak nie robię. Teraz w tej chwili na przykład mówi o tym, że jestem za szybko powiedziałem, za szybko mówię, powinienem troszeczkę zwolnić. Mógłbym przeczytać ten slajd teraz on mi w tej chwili będzie podpowiadał, że czytam slajdy zamiast mówić coś od siebie. Być może jeszcze popełniam inne problemy związane z tym prezentowaniem. No i na sam koniec, jak już prezentację zakończę, dostanę dodatkowe okno, w którym będzie dokładnie powiedziane, jak prezentowałem. Między innymi mogę zobaczyć, jakie było tempo prezentowania, ile cała moja prezentacja trwała, czy na przykład nie mówiłem zbyt monotonnie, czy nie używałem jakichś słów typu wypełniaczy, że coś podpowiadałem sobie jakimiś dodatkowymi słowami, czy na przykład nie powtarzałem się jakimiś słowami. No i ogólnie w całości możemy sobie zobaczyć statystykę tego, jak nasza prezentacja przebiegła i dla samego siebie poprawiać sobie wizerunkowo formę prezentowania. W Microsoft List doszły dwie nowe konfiguracje, które pozwalają nam zdecydować, czy chcemy, aby komentarze były dostępne w ramach naszej listy, oraz możemy tak naprawdę tworzyć reguły, które pozwolą nam na modyfikacje czy na zmiany na tej liście, wysyłać jakieś notyfikacje do ludzi bądź osób związanych z przechowywanymi jakimiś wartościami na tej liście, czyli możemy mieć kolumnę osób, grupę i wykorzystać tą kolumnę do tego, żeby kogoś powiadomić o zmianach, które mogą dotyczyć jego elementu na tej liście. Obydwie opcje są dostępne tak naprawdę wchodząc na Microsoft List. Pierwszą z nich, czyli tworzenie reguł, mamy pod zakładką Automatyzuj. Możemy sobie utworzyć regułę. Właśnie mamy cztery opcje. Czy chcemy, żeby zostało wysłane powiadomienie na zmianach na kolumny, na wartości na kolumny, jeśli się zmienią, czy jak utworzono element, bądź go usunięto. Wybierając którąś z tych części, następnie wskazujemy, która kolumna na przykład nas interesuje oraz do kogo powinny trafić te powiadomienia. Mogą to być właśnie osoby wskazane tutaj bezpośrednio jakoś mailowo czy grupą, czy nawet wykorzystać właśnie opcję ja, czyli że coś zostało zmodyfikowane, to chciałbym, żeby ja był powiadomiony o tym, że to zostało zmienione. Utwarzamy sobie taką regułę, no i w tej chwili mamy ją włączoną, możemy nimi zarządzać, wyłączać bądź wyłączać je w dowolnym momencie. Jeśli chodzi o ustawienia komentarzy, które były wprowadzane jakiś czas temu, możemy wejść w ustawienia listy, w ustawienia zaawansowane, no i znajdziemy sekcję komentarzy, gdzie możemy zdecydować, czy chcemy, aby elementy na liście były komentowane przez innych, czy też przez nas, czy też może chcemy, żeby to była wyłączona opcja. W świecie biznesu już tak jest, że bardzo często organizacje współpracują ze sobą. Niekoniecznie wszystkie muszą mieć od razu zainstalowanego, czy też wykupionego Office'a. Dlatego też Yammer wychodzi naprzeciw i w nowej aktualizacji jest dozwolone, aby do społeczności Yammerowych były dołączane osoby spoza organizacji. I możemy sobie to skonfigurować, jeśli jesteśmy administratorami Yammera, wejść w zarządzanie ustawieniami administratora sieci. No i w zakładce ustawienia zabezpieczeń znajdziemy nową opcję, która pozwoli administratorom Yammera dołączać do społeczności Yammerowych osób spoza organizacji. Musimy oczywiście tu najpierw na to zezwolić. Opcja ta jest dostępna już wszędzie, natomiast domyślnie jest ona wyłączona, więc przed dołączeniem nowych osób, gości tak zwanych, musimy włączyć to na Yammerze i następnie móc zaprosić każdą dowolną osobę do naszych społeczności Yammerowych. Bardzo często chcemy, żeby wszelkie nasze wykorzystywane narzędzia były ze sobą zintegrowane, żeby móc jak najmniej z nich wykorzystywać i z jednego tak naprawdę zrobić wszystko. Dlatego też dobra wiadomość, bo w Yammerze, w głównym kanale informacyjnym, będą pojawiały się także aktualności pochodzące z SharePointa. Czyli wchodząc na Yammera, wejdziemy sobie w nasz główny kanał informacyjny, to znajdziemy w nim posty związane z SharePointem, aby móc następnie się przekierować do miejsca ich pochodzenia i przeczytać dokładną treść tego artykułu. Zapewne nieraz się zdarzało, że chcielibyśmy, aby nasze posty publikowane w ramach Yammera były w jakiś sposób wyróżniane i przez to trafiały do użytkowników, którzy są z nimi związani. Dlatego też nowa aktualizacja w Yammerze pozwala takie posty zaznaczać i wyróżniać, co z kolei powoduje, że wszystkim użytkownikom w kanale głównym informacyjnym zostaną one wyświetlone na samej górze i z dodatkowym obramowaniem. Możemy właśnie skonfigurować sobie takie wyróżnianie naszym kontem, którym publikujemy post w, powiedzmy, społeczności Yammerowej całej firmy.
wyróżniamy sobie właśnie tą opcją wyróżnij konwersację, wybieramy czas, do kiedy chcemy, żeby ta konwersacja była wyróżniona, zatwierdzamy, no i innym kontem, moim przykładowym, wejdziemy sobie w kanał informacyjny, no i tutaj pojawia się ten post od razu na samej górze, spośród wszystkich innych informacji, które się tu pojawią, wyróżnione będą pierwsze. Dla tych, którzy jednak rzadziej korzystają z Yammera, dostaną oni także powiadomienie cotygodniowe, o ile to jest skonfigurowane na środowisku Microsoft 365, gdzie jest wysyłane mailowe zestawienie informacji, które mogą interesować danego odbiorcę, i wśród nich może się znaleźć właśnie ta wyróżniona zawartość, żeby mieć jeszcze większą pewność, że dociera ona do możliwie największego grona odbiorców. Jak już jesteśmy twórcami postów na Yammerze, bardzo często się może okazać, że będziemy chcieli zobaczyć, jak one zostały odebrane przez inne osoby. Dlatego nowa aktualizacja pozwala na poziomie konwersacji utworzonej przez daną osobę zobaczyć jej statystyki i sobie po prostu spoglądnąć na to, jaki był jej odbiór. Wchodzimy właśnie w konwersację, którą utworzyliśmy, no i będziemy mieli dostępną opcję wyświetl szczegółowe informacje, gdzie wchodząc w nią będziemy widzieli, ile było wyświetleń, jakie było zaangażowanie w postaci reakcji, komentarzy, być może udostępnienia. Jeśli były udostępnienia, to możemy też zobaczyć, gdzie one były udostępniane. No a jeśli były reakcje czy komentarze, to też zobaczyć o tym, co to były za reakcje, bądź co to za komentarze i w jakim odstępie czy tam trendzie czasowym miało to wszystko miejsce. Jeśli jesteśmy dodatkowo administratorami danej społeczności, to możemy oczywiście takie same statystyki uzyskać na poziomie całej społeczności, wchodząc w informacje. No i tu będziemy mieli opcję zobacz więcej, gdzie podobne statystyki nam się wyświetlą, chociażby będzie można zobaczyć, ile jest aktywnych osób w ramach tej społeczności, członków, osób spoza tej społeczności, no i jakie są reakcje w ramach tych konwersacji, które były tutaj publikowane dla tej społeczności. Niektóre ogłoszenia mogą mieć szczególne znaczenie dla całej organizacji i dobrze by było mieć pewność, że dotrą one do każdej osoby, która może być potencjalnie tym zainteresowana. Dlatego też nowa aktualizacja wprowadza coś w rodzaju niezbędnego ogłaszania o tym, że coś zostało opublikowane w ramach społeczności. Dlatego też dostajemy wraz z tą aktualizacją w momencie tworzenia postu możliwość zaznaczenia sobie, że to jest ogłoszenie, a dodatkowa opcja, która się tutaj pojawia, to jest, że po rozwinięciu możemy zaznaczyć, że ma nastąpić powiadomienie członków pocztą e-mail. Jest to powiadomienie, które będzie docierało do wszystkich użytkowników, nieważne jak mają skonfigurowane oni swój system powiadomień, czy na przykład obserwują daną społeczność, czy też nie, po prostu trafia to do każdego jednego odbiorcy, który występuje w ramach tej społeczności. Dlatego też daje nam to gwarancję, że będzie ta osoba musiała, czy też będzie miała ta osoba powiadomienie w skrzynce pocztowej o tym, że jest post, który powinna przeczytać i się nim zainteresować. W całym Yammerze pojawiło się też kilka pomniejszych aktualizacji, które w codziennej pracy ułatwiają nam wykorzystywanie Yammera. Między innymi pojawiło się zwijanie postów podpiętych do społeczności yammerowych, czyli jak jakiś użytkownik przeglądnął sobie podpięty post, to w następnym wejściu na daną społeczność będzie miał już ten post zwinięty, przez co nie będzie musiał za każdym razem widzieć ogromną ilość komentarzy, które mogły się pod tym postem pojawić. Będą one zwinięte do absolutnego minimum. Dodatkowo została wprowadzona integracja z OneDrive'em, czyli tworząc nowe posty w ramach społeczności, możemy wybrać załączniki i przeglądać lokalizację w chmurze. Będą nam tutaj podpowiadały się pliki znajdujące się na naszym OneDrive'ie oraz inne biblioteki dokumentów w samym SharePoint'cie, na którym też mogą być pliki, stąd możemy je tutaj załączać. I ostatnią taką pomniejszą aktualizacją jest odświeżony widok w Outlooku, gdzie mamy wygląd Yammera w wersji modernowej i bezpośrednio z samego Outlooka mamy możliwość komentowania czy też tworzenia jakichś interakcji bez konieczności przechodzenia do Yammera. I tym sposobem przechodzimy do ostatnich aktualizacji związanych z administratorami. Na początek informacja taka, że wszelkie ustawienia związane z OneDrive'em w tej chwili są przenoszone stopniowo do centrum administracyjnego SharePointa. Czyli te dwa narzędzia już tak często zamiennie stosowane stają się zintegrowane i od strony centrum administracyjnego można zarządzać niektórymi ustawieniami OneDrive'owymi
przez co wchodzimy właśnie w centrum administracyjne programu SharePoint i w samych ustawieniach widać, że jest już rozdzielona część SharePointowa, która tyczy się typowo SharePointa, no i mamy kilka nowych opcji konfigurowania samego OneDrive'a. Wkrótce tutaj będzie uzupełniona dalsza część możliwości konfigurowania poszczególnych narzędzi. Oprócz przeniesionych ustawień OneDrive'a do SharePointa możemy też znaleźć nowe opcje w samej migracji do Office'a, a mianowicie będąc w centrum administracji programu SharePoint możemy wejść w migrację i dostajemy dwie dodatkowe opcje w postaci obszaru roboczego Google'a oraz Dropboxa, czyli możemy skorzystać z dwóch kolejnych narzędzi, skąd jesteśmy w stanie zmigrować dane bezpośrednio do SharePointa. Microsoft 365 pozwala dla różnych narzędzi skonfigurować polityki przechowywania danych. Były tam dostępne opcje dla Teamsa, dla SharePointa, dla OneDrive'a, dla Exchange'a, a teraz do całego grona dochodzi także Yammer, gdzie możemy skonfigurować polityki przechowywania danych dla wiadomości prywatnych użytkowników oraz wiadomości w ramach społeczności Yammerowych. Możemy to robić z poziomu Compliance Microsoft.com, gdzie wchodzimy w zarządzanie informacjami, no i są tutaj zakładka zasady przechowywania, gdzie możemy utworzyć nową zasadę przechowywania i wybrać sobie właśnie te dwie nowe opcje, czyli wiadomości społecznościowe Yammerowe i wiadomości prywatne użytkowników. W tym miejscu też możemy wybrać, dla jakich społeczności to powinno być uwzględnione, bądź jakie powinny być pominięte w tej polityce, no i ustalamy tak naprawdę, jakie tutaj zasady mają obowiązywać, jak długo mają być przechowywane te dane i czy też może chcemy, żeby po jakimś czasie zostały one z automatu usunięte. Same te wiadomości są przechowywane w ramach prywatnych skrzynek pocztowych, jeśli chodzi o wiadomości użytkowników, bądź skrzynek pocztowych samych grup społecznościowych i będą one tam tak długo przechowywane w ukrytych folderach, jak tylko zostanie to skonfigurowane w ramach tej polityki. Na swoim ostatnim nagraniu wspominałem o tym, jak Yammer odświeżył wygląd widżetu pozwalającego osadzać konwersacje ze społeczności Yammerowych na innych rozwiązaniach zewnętrznych. Aktualnie Microsoft daje również opcję konfigurowania wyglądu tego widżetu. Możemy to zrobić właśnie poprzez link, który zamieszczam w opisie w filmiku. Jak wejdziemy na wskazaną stronę, dostaniemy informację o tym, że możemy skonfigurować widżet i będziemy mieli automatycznie po prawej stronie podgląd tego widżetu. Możemy przede wszystkim wybrać sobie źródło, skąd mają pochodzić konwersacje i wybieramy źródło, na przykład ogłoszenia pracownicze, mamy podgląd, dodatkowo mamy kilka opcji związanych z samym wyglądem tego widżetu, czyli czy ukrywamy nagłówek, czy zostawiamy, czy ma być pokazana stopka, czy ma jej nie być i czy na przykład ma być tryb ciemny zastosowany w ramach tego widżetu. Jak już wszystko mamy pokonfigurowane, klikamy uzyskaj kod, no i dostaniemy w tym momencie iframe'a, który możemy już osadzić na dowolnym naszym narzędziu i cieszyć się tym, że mamy społeczności Yammerowe w ramach tego narzędzia. Bardzo długo wyczekiwaną aktualizacją była ta, która wprowadza OneDrive'a w wersji 64-bitowej. I właśnie ostatnimi czasy została opublikowana wiadomość o tym, że jest to już dostępne i można pobierać to i instalować na urządzeniach służbowych, domowych czy innych, na których wykorzystujemy usługę OneDrive. Mamy do wyboru, nie musimy na każdym urządzeniu podnosić wersję, może być ona wykorzystywana ta aktualna, czyli 32-bitowa. Natomiast na 64 jest o tyle lepsza, że będzie szybciej synchronizowała pliki, zwłaszcza będzie to miało znaczenie, kiedy te pliki będą duże, bo po prostu będzie ich duża ilość. Zalecenie Microsoft mówi tyle, żeby aktualizować co najmniej tej wersji, jaką aktualnie posiadamy zainstalowaną, a najlepiej zaktualizować do najnowszej dostępnej w sieci. Żeby zobaczyć, jaką mamy aktualnie zainstalowaną usługę OneDrive, to możemy wejść w ustawienia OneDrive'a na własnym urządzeniu i w zakładce About będziemy mieli informację o wersji. Jeśli w ramach tej wersji nie ma informacji o tym, że jest to 64-bitowa, w takim razie jest to informacja, że dalej korzystamy z tej pierwszej udostępnionej, czyli 32-bitowej. I to by było już wszystko. Bardzo dziękuję za uwagę. Jeśli się podobało, to zostawcie lajka, komentarz, czy udostępnijcie to innym osobom, które mogą być tym zainteresowane. Z mojej strony to wszystko. Życzę udanych wakacji, no i widzimy się po.